Jakie jest miejsce Karla Jaspersa w obszarze filozofii XX wieku? Wydaje się, że sprawa jest na pierwszy rzut oka bardzo prosta. Mówi Marek Siemek. Karl Jaspers reprezentuje w sposób szczególnie czysty to, co bywa nazywane dwudziestowieczną filozofią egzystencji albo filozofią egzystencjalną, w odróżnieniu od dwóch najwybitniejszych myślicieli współczesnych, których nazwiska są wiązane z tą formacją. Tylko Jaspers może być jakoś uznany za konsekwentnego filozofa egzystencji. Może on też, podobnie jak Heidegger z jednej strony, a Sartre z drugiej, właściwie nigdy nie używał tego określenia dla swojego stanowiska filozoficznego, ale sądzę, że właśnie to, co pisał Jaspers, w gruncie rzeczy aż do końca i tylko to, może być uznane rzeczywiście za filozofię egzystencji w tym znaczeniu. W odróżnieniu właśnie od tamtych dwóch, dla których ten egzystencjalny epizod, jak to można powiedzieć, był właśnie zawsze tylko epizodem na jakiejś drodze do czegoś zupełnie innego, bardzo różnego w przypadku Heideggera i Sartra, ale jednak innego niż ten egzystencjalny punkt wyjścia. W tym sensie powiadam, no to jest bardzo proste, ta lokalizacja wstępna filozofii Jaspersa, bo jeżeli można wskazać palcem takiego myśliciela, o którym z całym spokojem i odpowiedzialnie można powiedzieć, że to był na pewno przedstawiciel filozofii egzystencjalnej, to był nim niewątpliwie Jaspers. No ale jednocześnie oczywiście jest to pytanie bardzo trudne i odpowiedź jest niesłychanie skomplikowana, ponieważ trzeba by dopiero powiedzieć, co to właściwie jest ta filozofia egzystencji i na czym ona u tego akurat myśliciela polega. Jaspers niewątpliwie, przynajmniej jeśli idzie o filozofię egzystencjalną, a ta filozofia przez parę dziesięcioleci wieku XX była fenomenem niezmiernie ważnym. Mówi Jerzy Niecikowski. Otóż Jaspers zajmował jednocześnie pozycję centralną i marginalną. Centralną w tym sensie, że nie sposób wyobrazić sobie jakiejkolwiek charakterystyki filozofii egzystencjalnej, która mogłaby pominąć Jaspersa. Najkrótsza, czteroosobowa lista zawsze się będzie składać, prawda, z wielkiego prekursora, to znaczy Serena Kierkegaarda i dalej z Heideggera, Jaspersa i Sartre. Teraz, jeśli powiedziałem, że zarazem jest to miejsce marginalne, myślałem o czym. Nigdy Jaspersa nie było dane, by zaznać tego rodzaju popularności, czy sławy, czy nawet autorytetu, jak ta, którą cieszył się w pewnych okresach Sartre. Nie było mu też danym zaznać tego rodzaju kontynuacji własnej myśli, która stała się udziałem myśli Heideggera. Przy dwuznaczności Heideggera i przy błazeństwie Sartre'a. No taki popularyzatorski w prawda? Każdym razie. A ja myślę nawet o błazeństwie Sartre'a, bo Sartre w pewnym momencie zachowuje się jak błazen. Właśnie Jaspers, który wykazał tak niezwykłą konsekwencję, tak ogromną odwagę osobistą. Taki instynkt moralny w końcu w pewnych momentach. Otóż to. Chciałbym podkreślić mocno, że Jaspers zasługuje na wyróżnienie nie tylko jako autorytet moralny, nie tylko ze względu na ten swój instynkt etyczny, ale przede wszystkim ze względu na to, że on jest po pierwsze jedynym z nich trzech egzystencjalistą filozoficznym we właściwym sensie, ponieważ o tamtych dwóch się tego nie da powiedzieć, ze względu na ich późniejszą ewolucję. I po drugie, co uważam za znacznie ważniejsze, on jest z tych dwóch jedynym filozofem. Mam na myśli taki prosty fakt, że oto obaj pozostali od początku ocierają się o taką granicę między filozofią a czymś innym, literaturą w wypadku Sartra, pewnego rodzaju taką na poły poetycką mistyką w wypadku Heideggera. Obaj bardzo szybko te granice przekraczają. Heidegger ląduje poza filozofią we właściwym sensie tego słowa już w latach 30. Sartre może trochę później, no ale pamiętajmy, że Sartre od samego początku właściwie jest pisarzem. Natomiast Jaspers jest z tej trójki jedynym, który podstawowe idee tego filozoficznego egzystencjalizmu formułuje i rozwija cały czas w bardzo konsekwentnie dyskursywnym i teoretycznym języku
filozoficzności, w najczystszym, najpełniejszym sensie, który obejmuje tak filozofię współczesną, dwudziestowieczną, jak i najbardziej tradycyjną filozofię dawną. I moim zdaniem jest to sprawa, którą trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie tylko te kwestie jego postawy moralnej czy zaangażowań politycznych, do których pewnie jeszcze wrócimy. Karl Jaspers sam pisał o sobie, że w filozofii dwudziestowiecznej on sam obok Heideggera i jednej pary takich Francuzów stanowią jak gdyby głównych egzystencjalistów. Mówi Andrzej Kasia. Ci główni Francuzi z tej dziedziny to Sartre i Gabriel Marcel. I chyba było to spostrzeżenie słuszne w takich podręcznikowych ujęciach. Zaiste tych właśnie dwóch Niemców uchodzi za głównych reprezentantów filozofii egzystencji czy egzystencjalizmu. Jaspers był człowiekiem, który żył długo. 86 lat żył Jaspers, a jak miał 18 lat zaledwie, to lekarze wykryli u niego wadę serca związaną z pewnymi możliwościami zakrztuszenia się, uduszenia się właściwie. I on żył przez te wszystkie lata z nieustającą świadomością tego, że w każdej chwili może być po nim. Ale prowadził życie niesłychanie regularne, niesłychanie zdyscyplinowane. To wyraźnie zbliża jego życiorys do życiorysu Kanta, który też całe życie na siebie bardzo uważał i żył w pewnym zamkniętym kręgu ludzi, wydarzeń, obyczajów życiowych. Mówi Barbara Czerska. A myślę też, że to rzutuje jakoś na pewną wspólnotę ich sposobu formułowania poglądów filozoficznych. Wydaje się, że tutaj bardzo ważną kategorią, która pozwala znakomicie uchwycić różnicę między Jaspersem a w ogóle jakimikolwiek innymi filozofami, jest bardzo swoisty sposób traktowania przez Jaspersa kategorii tragizmu. Ponieważ jest to kategoria, którą on w ogóle bardzo swoiście sytuuje, jak sądzę, w obrębie pewnej historiozofii. Stąd ten jego podział na epoki tragiczne i nietragiczne. Stąd ten jego podział, który jest bardziej podziałem literackim niż podziałem stricte historycznym. Wielkie przejawy wiedzy tragicznej mają dziejową postać. Ich styl, tworzywo ich treści, materia tendencji nosi cechy epoki. Wiedza w konkretnej postaci nie jest ponadczasowo uniwersalna. Zawartą w niej prawdę człowiek za każdym razem musi zdobywać od nowa. Przejawy wiedzy tragicznej w swym zróżnicowaniu to dla nas historyczne dane. Odmienności i kontrasty dziejowych postaci wiedzy rozjaśniają się wzajemnie. Tworzą podstawę naszej własnej możliwej wiedzy, są zwierciadłem, w którym rozpoznajemy siebie. Dzięki nim dostrzegamy stopnie świadomości tragicznej, możliwości interpretacji bytu w świetle tragiczności, podstawowe treści pozwalające znaleźć w niej zbawienie. Z dziejowych przejawów wiedzy tragicznej wyrasta systematyka możliwych interpretacji. U Jaspersa mamy do czynienia z takim niezwykle ciekawym zjawiskiem, jakim jest zawsze swoiste strukturyzowanie czy projektowanie pewnych pojęć. Wszystko u Jaspersa ma swoją odrębną definicję. Jest to właśnie definicja zupełnie innego typu. Tragizm jaspersowski wcale nie jest tym tragizmem, który moglibyśmy odnaleźć u Dostojewskiego czy u Nietzschego. Historia też nie jest tą historią, o której na przykład mówiłby Hegel, choć jak sądzę akurat hegelowskiej koncepcji historii, historia Jaspersa jest stosunkowo najbliższa. Autentycznym sensem dziejów jest to, co wielkie, jedyne, niepowtarzalne. To wielcy filozofowie i wielkie dzieła dostarczają nam kryteriów wyboru tego, co istotne. Cała praca nad historią filozofii służy w końcu ich jasnemu zrozumieniu. Wszystkie inne pytania są wtórne, na przykład czy wielkość oddziałuje najsilniej, czy też raczej właśnie niezrozumienie wielkości, wielkość wypaczona i sprowadzona do przeciętności ma zakres oddziaływania najszerszy. Wywiedziona z całościowego ujęcia dziejów filozofii zmienna i ciągle kwestionowana hierarchia wielkości, fakt, że coś preferujemy i sposób, w jaki to czynimy, muszą znaleźć potwierdzenie w naszym stosunku do całej rozległej reszty. Czy potrafimy przejrzeć, sprawiedliwie ocenić i uznać to, co ma wartość dla ogółu? To, co pozostaje dla nas obce i niezrozumiałe, stanowi granicę naszej własnej prawdy.
Historia filozofii jest czymś współczesnym. Nie dlatego się tym powinniśmy zajmować, że to miało miejsce, że my musimy to zgłębić, musimy o tym wiedzieć. Tylko nie wiedząc tego, po prostu sami nie jesteśmy w stanie być sobą. Nie jesteśmy zdolni dotrzeć do tego, co najważniejsze. Ale zauważ, że bardzo podobnie jest z historią. Historia też jest taka właściwie ciągle unaoczniana. Można powiedzieć, że historia jest tym, co istnieje, co współcześnie jest. On tu się całkowicie dostosowuje do pewnego aforyzmu Kierkegaarda. Aforyzmu, który brzmi: nie warto pamiętać o takiej historii, która nie może stać się teraźniejszością. Tak, Jaspers właśnie pamięta tylko tę historię, która jest teraźniejszością. Perspektywa dziejów powszechnych jest warunkiem najbardziej zdecydowanej świadomości własnej epoki. Dopiero w obliczu doświadczeń ludzkości w pełni odczuwalne staje się to, czego możemy doświadczyć teraz, a także to, czego nie możemy już dzisiaj przeżyć i to, co właśnie dziś możemy przeżyć po raz pierwszy. Dzięki treściom przeszłym, przekształconym w możliwości, współczesne treści stają się całkowicie rzeczywiste, bo uświadomione. Prawdziwe życie w owym królestwie ducha nie oddala człowieka od jego świata, ale urzeczywistnia go, by służył swej dziejowej teraźniejszości. Ten sposób ujmowania dziejów kształtował się we mnie powoli. Przekonałem się, że studiowanie dawnych filozofów niewiele pomaga, gdy własna rzeczywistość nie wychodzi naprzeciw. Dopiero dzięki niej rozumiemy pytania myślicieli tak, że czytamy ich teksty, jak gdyby były nam współczesne, jakby wszyscy filozofowie byli naszymi współczesnymi. Tu szczególnie ważne w tym wszystkim jest jego wyodrębnienie wielkich filozofów. Podział na filozofów prawodawców, takich jak Sokrates, Chrystus, Konfucjusz, Budda. Na tych, którzy rozszerzyli niepomiernie horyzonty myślenia. To są trzy postaci: Platon, święty Augustyn i Kant. Oraz na metafizyków, którzy nas pogodzili, pojednali z bytem. Tu wymienia głównie dwie postaci z tej dziedziny, mianowicie Plotyna i Spinozę. Kategoria wielkiego filozofa i w ogóle kategoria historii jest zawsze przez Jaspersa traktowana jako coś, co się dzieje teraz. To znaczy, dlatego mówienie na przykład o tych epokach tragicznych i nietragicznych jest to jakby mówienie o dwóch gatunkach literackich. Jak gdyby epika i to wszystko, co jest takim spokojnym opowiadaniem, pogodzonym z bytem, jest zawsze przeplatane tym, co właśnie tragiczne, sprzeczne, buntownicze, poetyckie. Jest to coś, co się we współczesności ze sobą przeplata. I dla niego jest zupełnie niemożliwe chyba stworzenie takiej siatki pojęć, która pozwalałaby jakoś odejść od synchronicznego widzenia świata. Za każdym razem jest to rzucane na plan rzeczywistości teraźniejszej, obecnie dziejącej się. To, jak sądzę, zresztą stanowi sedno w ogóle tego typu egzystencjalizmu, jaki reprezentuje. Skoro mówimy o relacji między Jaspersem a historią, to niepodobna nie wspomnieć o czymś podstawowo ważnym u niego z tej dziedziny, mianowicie o problemie osi dziejów, dziejów świata, historii powszechnej. To wszystko było na wysokości mniej więcej 500 roku przed Chrystusem, ale należy to rozumieć szerzej, gdzieś od 9-8 wieku przed naszą erą do roku 200 mniej więcej, oczywiście też przed naszą erą. Wtedy niezależnie od siebie, i to jest zjawisko w ogóle zdumiewające, a jednocześnie świadczące o czymś, do czego ludziom się nie udało właściwie dotrzeć nigdy. Jak to było możliwe, że w trzech regionach świata, w Indiach, w Chinach, w Izrael, trzeba też wziąć pod uwagę proroków biblijnych, a też w Grecji, eksplodowało coś wspaniałego, co nas jakoś oswoiło z bytem, co nam ukazało wymiar transcendencji, co zawierało w sobie mnóstwo pomocnych wskazówek, odniesień, drogowskazów, które nas naprowadzały na tę transcendencję. Mówiąc językiem Jaspersa, były to rozmaite wersje szyfrów. I właściwie cała późniejsza historia to są jakieś tylko nawroty do tego. To jest odzyskiwanie tego, co już było wtedy. W historii nie dokonuje się żaden postęp. Nie mamy tutaj do czynienia z żadną kumulacją. Nie dotyczy to historii nauki czy technologii. Tutaj ta kumulacja jest bezsporna. Natomiast jeśli idzie o
rozświetlanie egzystencji, czy oswajanie bytu, czy próbę uchwycenia transcendencji, to nigdy nie może być niczym więcej niż tylko próbą właśnie. Bo to nie jest żaden byt. To jest pewna możliwość, która się może wyłonić, która może wychynąć na granicy, na krawędzi naszego bycia przytomnego i bytu pojętego jako całość. Powiedziałem granica. W filozofii Aspersa właśnie ta kategoria sytuacji granicznej jest czymś podstawowo ważnym, choć jest mnóstwo ludzi, którzy istnieją w tym świecie, lecz nie egzystują.